dość długi odcinek drogi w mojej wewnętrznej wędrówce. To było przejście od bycia narzędziem w ręku Pana Boga do bycia obiektem troski Pana Boga. To był bardzo długi odcinek, zanim przeszedłem z jednego punktu do drugiego. Dużo łatwiej było mi być narzędziem w ręku Pana Boga, być tym, który głosi Słowo Boże, który prowadzi rekolekcje, który słucha ludzi, którzy się przed Nim otwierają. A bardzo trudno mi było wejść w taki moment, kiedy to ja stawałem po drugiej stronie. Ja byłem tym, który potrzebował jakiegoś słowa, potrzebował nawrócenia, potrzebował przyjąć upomnienie, czy po prostu być obiektem przyjmującym troskę i miłość Pana Boga okazywaną przez człowieka. To dzisiaj znajduję w Słowie Bożym, że Pan Bóg wybrał Asyrię, żeby była narzędziem Jego gniewu, ale Asyria na tym pozostała i jakoś po prostu nie chciała zobaczyć nic więcej, że spodobało jej się to bycie narzędziem w ręku Pana Boga, jakby nie myśląc o tym, że to, co Pan Bóg mówi, odnosi się również do niej, do jej serca, do jej wnętrza. Zobacz, szczególnie jeśli jesteś człowiekiem angażującym się na rzecz drugiego człowieka, wspólnoty, zobacz, czy nie wchodzisz właśnie w bycie tylko narzędziem, w bycie tym, który tylko daje, który tylko pracuje na rzecz drugiego człowieka, a czy nie jest tak, że twoje serce, twoje wnętrze i sprawa twojego nawrócenia i twojej relacji z Panem Bogiem jest zaniedbana. Thank you.